Wybrałam obraz Konrada Krzyżanowskiego, Studium do portrety narzeczonej. W ogóle lubię studia do portretów. To jest zawsze takie podglądanie artysty w pracy, bo to jest jakiś etap, chyba, tak myślę. To ciekawe jest ten obraz, bo to jest studium, a jednocześnie malowane olejem. Wydawałoby się, że powinien to być może jakiś szkic albo jakaś lżejsza farba, a tu olej. I jest to tak namalowane fantastycznie, zamaszyście, szeroko. I siedzi piękna pani w fotelu, wtulona w ten fotel. I jest tam od razu tajemnica wielka i ja od razu się zastanawiam, czy ona usiadła wieczorem i już jakby przygotowuje się do snu, jest wyciszona, czy przeciwnie, wypiła właśnie poranną kawę i usiadła jeszcze na chwilę w fotelu, albo w nim siedziała i przestała ją ledwo co pić. I marzy mi się taki kadr na początku przedstawienia, że aktorka siedzi właśnie zanurzona w fotel, jest ciemno, ciemny fotel, ciemna suknia i tylko jej wyświetlona twarz i wielkie oczy. Może jakaś lampa obok stojąca. I lubię kostium bardzo. Teraz właściwie w teatrze odchodzi się od takiego klasycznego, historycznego kostiumu, a tam jest też suknia i kostium. I to wszystko tak bardzo pobudza moją wyobraźnię i mam poczucie, że gdybym była reżyserem, to oglądałabym tylko obrazy i od razu miałabym początek scen, które tylko trzeba byłoby rozwijać. I dlatego ujął mnie ten obraz i jest bardzo piękny.